Krzysztof Banasik, witam serdecznie. To 29. odcinek programu Tylko Śląsk. Dzisiaj goszczę kapitana Śląska Wrocław, człowieka ze stali, człowieka, który rozegrał już 101 meczów z rzędu w pełnym wymiarze czasu w Ekstraklasie, Piotr Celeban. Witam serdecznie. Piotr, czujesz się w Śląsku taką osobą, która mogłaby być twarzą tej drużyny? No, 10 sezonów, 330 meczów, 34 gole, najskuteczniejszy obrońca w historii Śląska. Jesteś taką obecną ikoną tej drużyny? To nie wiem, to trzeba spytać ludzi o tak. Jak ty czujesz? Kogo kojarzą ze Śląska? Bo tak naprawdę gramy dla kibiców. Jeżeli oni utożsamiają się z klubem, no to powinni wiedzieć, kto ile co rozegrał. Dla mnie to są tylko liczby i ja nigdy do nich nie przywiązuję uwagę. Dopiero jak skończę, to wtedy będę mógł sobie powiedzieć, co i jak osiągnąłem, ile tych meczy było. I liczę na dużo, dużo więcej. Skromność tutaj lekka się pojawiła, ale trzeba powiedzieć, że fakty są takie, że w sezonie mistrzowskim, w którym oczywiście występowałeś, kibice to właśnie ciebie wybrali na piłkarza tego sezonu, kibice Śląska wybrali ciebie na piłkarza sezonu, a w plebiscycie zorganizowanym przez nasz portal śląsk.net.com rok temu zająłeś trzecie miejsce, więc kibice doceniają twój wkład w tę drużynę. Pomimo tego, że napastnikiem nie jesteś, skrzydłowym nie jesteś, dużo goli zdobywasz, to chyba jest takie budujące. Budujące, jeżeli co tydzień wyjdę na boisko i będę mógł rozegrać te 90 minut, bo dla każdego sportowca, obojętnie jaką dyscyplinę uprawia, ale wyjść i mieć możliwość grania przy publiczności, czy to u siebie, czy na wyjeździe, to jest kwintesencja tego wszystkiego, co robisz na treningu, bo po to trenujesz ciężko, żeby grać. I tutaj z tego naprawdę czerpię radość i każdy trening, każdy poranek jak wstaję, nic nie boli, idę na trening z uśmiechem na twarzy, bo to na tym to wszystko polega. Czy nie jest czasami tak, że, bo czy nie było tak, że miałeś trochę z tyłu głowy ten rekord, że to już jest tak blisko tego rekordu, bądź, chociaż rekord to tak naprawdę pobiłeś wcześniej, 97 z rzędu, to było pobicie rekordu Waldemara Prusika. Ale miałeś trochę tak z tyłu głowy, że już jest blisko i może niekoniecznie tak nogę włożę, może troszkę dalej od przeciwnika, żeby nie było kontuzji. Ja chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale kibice też mieli takie wątpliwości, więc dlatego... Nie, już po tym drugim sezonie, co rozegrałem, to już marzenie było zagrać setkę i jak wychodzi się na Morawę, to nigdy się nie kontroluje emocji i różnych innych tam sytuacji, bo to jest piłka, tu nie da się przewidzieć, czy będę uciekał od kontaktu, a za chwilę dostanę od kogoś innego z tyłu nieświadomie, więc to tak naprawdę i często nawet to trener Tarasiewicz mówił, słabsza kość pęka, jeżeli sam pierwszy robisz ślizg, praktycznie w 99 przypadkach nie ma możliwości, że złapiesz kontuzję. I w moim przypadku też tak było, bo co z tego? Co z tego, że będę uciekał od kontaktu, od walki, jeżeli w tym danym momencie zagram słabiej, no to trener mnie odstawi, więc tak naprawdę liczy się to, żeby dla mnie liczyło się to, żeby osiągnąć tą setkę, bo to miłe, ale mam nadzieję, że dalej będę tą kontynuował serię i wiadomo, że kiedyś się przerwie, ale chcę ją wycisnąć na maksa. W ogóle niesamowite jest to, że po powrocie do Śląska ze 164 meczów w Ekstraklasie, które Śląsk rozegrał, ile ty rozegrałeś? A to nie wiem. 163. Czyli pauzowałeś tylko w tym jednym meczu, Z Zagłębiem, ale to miałem pauzować z Gliwicami. Tak. Bo po prostu tam pojechali chłopacy i boisko się nie nadawało do gry, no śnieg i musiałem, tak. I niestety nie zagrałeś wtedy w derbach. W derbach. Pamiętasz, kto ci dał tę żółtą kartkę? Taki bardzo lubiany sędzia we Wrocławiu to? Marciniak, tak? Tak jest. Akurat do niego mamy takie szczęście, że zawsze jest jakaś kontrowersja, czy to też kartki, bo... Przypomnę sobie też w zeszłym roku chyba na Lechii Gdańsk rzut karny, który ja niby sprokurowałem, a dostałem w klatkę piersiową, gdzie widać ewidentnie zdjęcia. I najgorsze jest w tym, że
te osoby, które siedziały na warze, powiedziały, że nie było karnego, a sędzia się uparł i poszedł sprawdzić, że dla niego jest, więc tutaj kolejny raz, ale no co zrobić, takie jest życie. Nie jest tam po drodze, ale jak ich sędziuje, no to czasami się pośmiejemy. No. No, sędzia Marciniak na pewno nie jest fortunnym sędzią dla Śląska. Ostatnio, kilka kolejek temu, jak pojawiła się informacja, że znowu będzie to sędzia Marciniak arbitrem meczu Śląska, pojawiły się głosy, że Śląsk powinien wnioskować o zmianę tego arbitra. Ostatecznie udało się, bo Marciniak był wtedy gdzieś w Arabii Saudyjskiej. Chyba tak, bądź w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzieś tam, w tamtych rejonach. Tak. Więc wtedy się udało. Natomiast wracając jeszcze do Twojego rekordu i tych wszystkich występów, to od powrotu do Śląska pamiętasz, ilu miałeś trenerów? O nie, to nie za bardzo. Ja mam tutaj taką ściągę. Znaczy, gdybym teraz się wymieniał, no to bym policzył, tak? No, bo był trener Pawłowski, na chwilę był trener Kowalski, tak? Tak. Później Szukiełowicz, Rumak, Urban, no i jeszcze raz Pawłowski. Tak jest, czyli pięciu trenerów i to jest niesamowite, że każdy z tych trenerów stawiał ciągle na ciebie. I tutaj mogę im podziękować, bo wiem, że ta forma nie zawsze była idealna, nie zawsze grałem dobrze, popełniały się błędy, ale mimo to trenerzy darzyli mnie zaufaniem, bo dawałem z siebie maksa na treningu, bo błędy się zdarzają każdemu. Każdy popełnia błędy, a jeżeli się traci bramkę, to przeważnie dostaje się obrońcą, a szczególnie środkowym. Tak? Więc ja do tego mam dystans, wiem, kiedy popełnia błędy, coś źle robię, a że często jest krytyka, no to akurat tutaj specyficzne środowisko we Wrocławiu i ta krytyka zawsze była, jest i raczej będzie, bo mentalność ludzi się nie da zmienić. Mhm. Ten setny mecz osiągnąłeś w meczu przeciwko Wiśle Płock, który Śląsk przegrał 0-3. Z jednej strony pewnie rozpierała Cię duma, że osiągnąłeś ten setny z rzędu mecz w pełnym wymiarze w Ekstraklasie. Z drugiej strony chyba trochę Ci było wstyd za to, jak się zaprezentowaliście w tym meczu. Czy wstyd? Na pewno byliśmy wkurzeni, bo to nie podlega dyskusji, że zagraliśmy słabo w tym meczu. My znamy, my wiemy co i jak, ale to już zostaje u nas. No przykro, tak? Przykro, jeśli chodzi o wynik, o sposób, jaki przegraliśmy. Osiągnąłem ten cel i nie było takiej radości, o tak, no szkoda, ale ja do tego podchodzę, to już dla mnie jest historia, bo życie mnie wiele naprawdę nauczyło, szczególnie nawet pobyt w Rumunii. Mówisz o w ciągu 4 lat pięciu trenerów, tak? A tam miałem w ciągu 1,5-7-8, więc ciężko było zapamiętać pewnie imiona i nazwiska. Dokładnie. Ten na dzień dzisiejszy bym może 3-4 wymienił, a resztę po prostu to było 2 tygodnie zmiana, 2 tygodnie zmiana i tam było dopiero... Specyficzny klimat. Specyficzny, ale bardzo miło wspominam, naprawdę. Poprosiłem na naszych mediach społecznościowych kibiców o pytania, propozycje pytań do Ciebie w naszym programie i użytkownik Kazo pyta, dlaczego piłkarze Śląska po meczu z Wisłą Płock nie podeszli do kibiców, podszedłeś na pewno Ty, podszedł na pewno Damian Gąska, pozostali chyba nie. Czy na ten temat jakoś rozmawialiście? Czy jest szansa, że w przyszłości to nie będzie miało miejsca, bo powiedzmy sobie szczerze, no, tym ludziom, którzy byli na tym meczu, należy się duży szacunek, ale nie otrzymali, nie byli w stanie no, w jakiś sposób podziękować piłkarzom za to spotkanie, oczywiście podziękować, troszkę mówię w cudzysłowie. Ja akurat podszedłem, bo najpierw była tam ekipa z Janko na czele, ten co tak, ma tak, Twitter, zrobił on to, taką płachtę i za to mogę mu tylko podziękować, bo mam ją w domu i takie coś się pamięta, można powiedzieć, do końca życia. I podziękowałem za ten prezent i później przeszedłem wokół stadionu, ale powiedzmy szczerze, też po tym meczu każdy z zawodników był totalnie wkurzony, można powiedzieć, nabuzowany i że nie podeszli, też jesteśmy ludźmi, o tak. Też mamy emocje, też mamy swoje przemyślenia i w tym momencie tak zareagowaliśmy, że jako drużyna większość zeszła. No, mamy na pewno też nauczkę na przyszłość, przede wszystkim jak mamy grać, żeby wygrać taki mecz,
i później to, co się dzieje po meczu, bo są duże emocje i wiadomo, też kibiców można zrozumieć, ale też trzeba czasami też nas, że przychodzi w pewnym momencie taki moment, że każdy chce iść do szatni i po prostu zamknąć się w sobie, bo to często i pójść czasami też do kibiców i usłyszeć czasami, można powiedzieć, takie wrzuty, które są nawet niestosowne po ludzko, tak? Bo też miałem sytuację, później ktoś pisał na Twitterze i za chwilę do mnie pisał i przepraszał, bo po prostu powiedział, że po alkoholu. No i chyba znam sytuację. No dokładnie, więc powiedzmy szczerze, no, każdy ma prawo do błędów, w gruncie przyznać, przeprosić i dalej robić swoje, bo wiadomo, gramy dla kibiców, gramy po to, żeby wygrywać, tym bardziej u siebie. Ale no, w tym momencie to wszystko nawarstwiło się, bardzo dużo problemów, można powiedzieć, w tym meczu. Mhm. Bo ten mecz przegraliśmy, to był mecz, który nie powinniśmy przegrać, więc jak mówię, tutaj zadziałały emocje i czasami też trzeba nas zrozumieć. Mhm. Zmieniając trochę wątek, masz 33 lata, ciągle czujesz ten dreszczyk emocji, jak wychodzisz przed meczem, to jest ciągle to samo uczucie. Pewnie, pewnie. Przez całą tę karierę. Nawet jeszcze bardziej, bo często młodzi zawodnicy mają taką, można powiedzieć, fantazję, a jak ten nie wyjdzie mecz, no to za chwilę, za kolejny, za rok, za dwa, za trzy, tak? Bo masz tą, można powiedzieć, jeszcze kilkanaście lat gry kariery, a jeżeli już przekraczasz tą magiczną barierę, tą 30 lat, to już człowiek jest bardziej też świadomy i wie, że to za kilka lat przejdziesz na tą drugą stronę, to jest, masz taką świadomość wewnętrzną, że musisz dać jeszcze więcej od siebie, żeby wycisnąć jak cytrynkę to, co ci zostało. I ja mam taką, bo tak, każdy mecz u siebie czy na wyjeździe, naprawdę mam swoje rytuały, które jak podchodzę do meczu i wychodzę i naprawdę reprezentuję Śląsk Wrocław już tyle lat, związałem się z tym miastem, z tym klubem, z kibicami i ciężko mi sobie wyobrazić, co będzie za te 7 lat, o tak, bo mam zamiar grać jak najdłużej, jeżeli zdrowie dopiszę. Dlaczego o to pytam? Śląsk jest jedną z najstarszych drużyn w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę kadrę Śląska. Mało tego, Ekstrastats wyliczyło, że po tej 15 kolejce, czyli na półmetku rundy zasadniczej, no to Śląsk wiekowo miał największą średnią. Więc zastanawiam się, czy być może, nie wiem, te słabe wyniki w tym sezonie, bo taka jest moja opinia, te wyniki są słabe, taka jest opinia wielu kibiców, być może, nie wiem, zawodnicy ci starsi nie czują tego głodu. Rozumiem, że u ciebie tego problemu nie ma, ale czy ty dostrzegasz ten głód piłki, ten głód zwycięstw w twoich kolegach z drużyny? Widzę, bo wiadomo, wszystko teraz się opieramy poprzez statystyki, poprzez wyniki. My wiemy, że ta runda ta do 15 kolejki, tak, powinniśmy być dużo, dużo wyżej. Graliśmy mecze fajne, a przegrywaliśmy. Nawet u siebie z Wisłą Kraków czy z Lechem Poznań, gdzie Lech nie stworzył praktycznie sytuacja, wygrał 1-0, my mieliśmy najwięcej spalonych w historii, można powiedzieć. No, czasami tak się mecze zdarzają, z Wisłą Kraków wiele sytuacji też przegrane i nawet można powiedzieć teraz sobie gdybanie, gdybyśmy wygrali, tak, to byśmy tak, byli tak wyżej, ale no, trzeba zaakceptować to, co jest teraz, akurat w moim przypadku. Jestem sportowcem i żyję z meczu na mecz, o tak. Dla mnie już to, co już było, to już jest historia. Mhm. Teraz mamy treningi i mocniejsze, bo teraz jest akurat przerwa na kadrę i trenujemy po to, żeby wygrać z Krakowią, czyli ten mecz z Zabrzem to już też jest, po ostatnim gwizdku wchodzi do szatni, to już jest historia, nie zmieni się tego. Mhm. Więc gdybanie, że mamy najstarszą, ale też często to może pomóc. Z drugiej strony Górnik miał najmłodszą w tych 15 kolejkach, a jest... No tak, ale... No tak, tylko że powiedzmy szczerze, teraz jeden z dziennikarzy po meczu akurat z Zabrzem powie, że gramy najsłabszą drużyną w lidze. Teraz jest akurat atak na Zabrze, bo akurat są nisko, a w zeszłym roku wszyscy ci
eksperci zachwycali się Górnikiem, bo najmłodsi najlepiej grają, tak, w lidze. No, to jest właśnie taka polska mentalność, że jak już jest ktoś na dole, to już że jest najsłabszy, a nie, wcale nie są najsłabsi i jeszcze urwą punkty drużyną. My zremisowaliśmy po, można powiedzieć, po tej wpadce z Wisłą Płock, po tych zawirowaniach, które były. To był całkiem niezły mecz w wykonaniu Śląska. Tak, i to jest właśnie najbardziej krzywdzące, że w Polsce jesteśmy odbierani jako, że zagraliśmy fajnie, a opinia we Wrocławiu i nie mam Twittera, ale wiem, jak, co tam się dzieje, bo dostaje screeny i jest jazda z nami. Dla mnie to jest po prostu troszeczkę chore i patologiczne. Twitter jest takim trochę stanem umysłu. Nie można tak do końca wszystkiego brać wprost tego, co ludzie tam piszą. Także ja osobiście uważam, że Śląsk zagrał całkiem niezłe spotkanie w Zabrzu i szczególnie te dwie sytuacje pod koniec meczu mogły dać nam te trzy punkty. Generalnie to jest takie, w tym sezonie się odwróciło, bo w poprzednim sezonie mieliśmy olbrzymie problemy na wyjazdach. Tamten pierwszy wygrany mecz w Niecieszy pod koniec sezonu tak naprawdę. A teraz nie możemy sobie poradzić na własnym stadionie. 5 porażek u siebie, najwięcej w lidze. Czy ty masz jakiś pomysł, diagnozę tego, co tutaj się dzieje na stadionie miejskim? Bo no nie dziwmy się też, że ta frekwencja spada, prawda? No wiemy, frekwencja, mam nadzieję, że meczu z Lechią będzie wyższa, bo wygramy na Krakowi. A tak naprawdę przyczyny ciężko na dzień dzisiejszy, bo patrząc na te mecze, które graliśmy, no to z Lechem i z Wisłą no, było dobrze, tak? Z Legią do pierwsza połówka słabsza, ale w drugiej, mimo że graliśmy przez większość czasu w drugiej połówce w dziesiątkę, no to... Pojawiły się jakieś sytuacje, prawda? Pojawiły się sytuacje, a Legia to bardziej... I to gra z mistrzem Polski, który przyjeżdża do Wrocławia i w drugiej połówce się broni, więc... no są... Były te, można powiedzieć, trzy pechowe, no ale... Co z tego, tak? Każdy i tak będzie w nas walił jak w bęben i my zdajemy sobie z tego sprawę, że musimy wygrać... z Krakowią, bo jak dla mnie uważam, że to jest jeden z najważniejszych meczów w tym roku już kalendarzowym, bo wygrywając przybliżysz się do góry, o tak, do tej ósemki i to trzeba powiedzieć wprost. Tracimy 6 punktów do Lecha Poznań. A tam każdy między sobą gra, więc to tak naprawdę od nas jeszcze zależy. Jeszcze jest 15 meczów, czyli dokładnie. 45, dobrze liczę? Tak. 45 punktów jeszcze jest do zdobycia, więc to naprawdę może się jeszcze bardzo dużo... Ale to już musimy zacząć z Krakowią i to my zdajemy sobie sprawę, tak, analizując wszystkie mecze, to my wiemy co i jak i tutaj nie ma dyskusji, wszystko jest na czarno na białym. Kibice też zwrócili uwagę na Twitterze czy na Facebooku w pytaniach do Ciebie, że Śląsk ma bardzo duże wahania formy i tutaj znowu zastanawiam się, dlaczego się tak dzieje. W końcu mamy bardzo doświadczoną drużynę, tak jak sobie powiedzieliśmy, najstarszą w tych 15 kolejkach. Od 0-4, czy od zwycięstwa w 4-0 w Białymstoku, po później słabe mecze z Gdynią, Legią, zwycięstwo w Bytowie 3-0, zwycięstwo w Legnicy i później znowu słabe mecze u siebie i porażki. Nie wydaje ci się, że tak doświadczony zespół no jednak powinien trochę tę formę ustabilizować, bo z reguły jak się mówi o niestabilnej formie, to myśli się młodzi zawodnicy, juniorzy, a tutaj jednak, no kurczę, faceci, którzy już po kilka tysięcy meczów rozegrali chyba łącznie w Ekstraklasie. Według mnie na tej przestrzeni 15 spotkań zagraliśmy dwa słabe mecze, o tak, z Arką i z Wisłą Płock. Wcześniejsze z Lechem i czy to z Wisłą. Były do wygrania, więc tak naprawdę graliśmy dobrze w piłkę i po prostu nasza niefrasobliwość, nasze też często niewykorzystane sytuacje się zemściły brutalnie, jeśli chodzi na przykład Wisłę Kraków, bo to w 90 minucie tracisz taką bramkę, a wcześniej miałeś dosłownie patelnię. No, kilka. Kilka, no i to jest właśnie to, czasami nie dopisało nam szczęście i my zdajemy sobie z tego sprawę. To nie jest tak, że zawodnik po przegranym meczu za chwilę są śmiechy, chichy, bo często nawet jeżeli na wyjeździe przegrywamy, no to w autokarze nie ma rozmowy, tak? Są zgaszone światła i każdy tym z myślami zostaje ze sobą, a że kurczę, tak czasami te wahania, no to jak mówię, no
mieliśmy ten dołek z Arką i z Wisłą, jak dla mnie. Wcześniejszych pod względem fizycznym i piłkarskim były to na styku, po prostu brakowało. Nie było tak, że przeciwnik nas zdominował, oprócz, można powiedzieć, Legii w pierwszej połówce, bo trzeba im to przyznać, tylko że grałeś z mistrzem Polski, też nie oczekujmy, tam zostały zainwestowane pieniądze, to wszystko kadrowo, i kadrowo, zespół, tak, tak, akurat też opinia była, że zagrali najlepszą połówkę w rundzie. Tak, tak, tak. Więc my zagraliśmy troszeczkę słabiej i z tego wyszedł taki wynik, ale wiem, że i tak zawsze będziemy krytykowani, bo tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, że będą nam wypominać, że jesteśmy najstarsi, to, że doświadczenie, to. No ale taka jest nasza kolej rzeczy, tak. Nie odnosisz takiego wrażenia, że trochę jak gdyby zbyt dużą wagę przywiązujesz w tym momencie do, nie wiem, krytyki, do jednak wiesz, no media, dziennikarze, eksperci, to jest trochę ich zadanie, żeby szukać odpowiedzi na pewne pytania. Właśnie, eksperci. Okay. Jeżeli jest konstruktywna od eksperta, od byłych zawodników, trenerów, to jak najbardziej, ale po prostu ktoś, kto siedzi za klawiaturą, jak dla mnie, o tak, ja nie mam z tym problemu, bo byłem jeszcze mocniej krytykowany w Rumunii przez właściciela, o tak. Bo tam była akurat totalna Amerykanka wolna i często już w przerwie meczu wchodził i bluzgał, o tak, po swojemu. I trzeba było temu się przeciwstawić. I pokazałem tam, że taka krytyka mnie nie złamie i przede wszystkim co tam te wszystkie zawirowania wokół klubu, bo to, że klub upadł, to, że pieniądze, można się powiedzieć, rozmyły, bo tak naprawdę klub w ciągu 11 lat istnienia zrobił 70 albo 80 milionów euro długu. No to można powiedzieć, trzeba się postawić. Naprawdę, grając w europejskich pucharach, tak, i grając cały czas o czołowe lokady w lidze, więc a tutaj no akurat wiadomo, że piłka nożna i często jeszcze w zeszłym sezonie było troszeczkę inaczej, jak ta polska reprezentacja też, trzeba powiedzieć, była na topie, tak. A niestety nie poszło, no to wszystko się przelewa też na polskie i też europejskie puchary, tak, bo to też jakby nie patrzeć, odpadliśmy dosyć szybko. I to ta atmosfera wokół całej polskiej piłki jest no to troszeczkę często można powiedzieć uzasadniona, tak? Bo każdy ma prawo do wypowiedzenia się. Po meczu zawsze jest, akurat w przypadku reprezentacji, 40 milionów trenerów. W przypadku naszym jest troszeczkę mniej, więc ale jest tak. Takie troszeczkę inne nastawienie. No i tylko wynik nasz czy reprezentacji pomoże każdemu. Tak naprawdę to jest to, czym możecie się obronić. Tylko my, tylko możemy wynikami, nie gadaniem. Dlatego wiemy, co mamy robić, o tak. Ale generalnie twoje podejście do mediów, mam wrażenie, ewoluowało, zmieniło się. Chociażby twoja wizyta tutaj w naszym programie jest tego dowodem. Tak. Pytanie, co takiego się zmieniło? Ja chociażby mógłbym przywołać tutaj przykład Sebastiana Mili. On też nie do końca był tak otwarty na media do pewnego momentu, a teraz widzimy, jest ekspertem w telewizji, często w mediach go oglądamy. Pytanie, co u ciebie się zmieniło? Dlaczego postanowiłeś się otworzyć trochę na media? Założyłeś profil na Facebooku? Tak, akurat tutaj wspomnę o Sebastianie. Ostatnie pół roku, które spędził we Wrocławiu, byliśmy razem w pokoju, więc bardzo często rozmawialiśmy i już on wtedy przewidział, że za jakiś czas przyjdzie na mnie kolej, jeśli chodzi o bycie kapitanem tego zespołu. I dużo też rozmawialiśmy na temat tego funkcjonowania i wiem, że teraz każda porażka, każde zwycięstwo, ja będę tą osobą, która musi się często tłumaczyć, o tak, i też wiek zrobił swoje, dojrzałem, ten wyjazd też, można powiedzieć, do Rumunii też mnie dużo nauczył, obcowania z tym wszystkim, co tam się dzieje i otworzyłem się i nie mam problemu z rozmową, o tak, jeżeli jest to zaufana osoba, w sensie rozmawiamy i później wszystko jest to, co powiedziałem, przychodzi na papier, nie ma problemu, z każdym porozmawiam i jestem otwarty, wiem, że to też jest część mojej roli, o tak, jako kapitana, ale też jako sportowca, być bardziej otwartym na media, dla kibiców, bo też akurat teraz w dobie tego internetu, w dobie
dostępu do Instagrama czy Facebooka, no kibiców interesuje, co robi dany zawodnik, co robi, co się robi w klubie, jak to wszystko funkcjonuje. I wiem, że to akurat też musiało u mnie też nastąpić, dlatego postanowiłem założyć te wszystkie, oprócz Twittera, wszystkie portale społecznościowe i mam nadzieję, że odbiór tego jest jako jest pozytywny, o tak. Po liczbie komentarzy, polubień czy Twoich fanów na Facebooku wydaje mi się, że tak, że ludzie tego potrzebują, ludzie to doceniają. Natomiast Łukasz Dąbrowski właśnie z Facebooka, na Facebooku zapytał, czy po zakończeniu kariery zamierzasz zostać w Śląsku na przykład jako trener? To jedno pytanie od Łukasza, a drugie, z jakim trenerem najlepiej Ci się współpracowało? Tych trenerów trochę było, ale może zacznijmy w takim razie od pierwszego pytania. Jaką rolę widzisz dla siebie po zakończeniu kariery? Na dzień dzisiejszy, masz jakiś plan? No na pewno chciałbym spróbować w roli, siebie w roli trenera. Tak. Na pewno wszystko od początku, tak, żeby najpierw juniorów, później jakiś tam jakiś zespół, może później w Śląsku, ale na dzień dzisiejszy aż tak daleko nie wybiegam. Naprawdę, po na przykład z Rumunii w 2014 w styczniu gotowa oferta z Betisu Sevilla na stole. Nie byli w stanie się dogadać i właśnie nie wiem kto, czy prezes, czy właściciel, bo tam była totalna taka mieszanka i nikt nie mógł podjąć decyzji. Byłem praktycznie już spakowany. Nie udało się. Za praktycznie 3 miesiące jestem z wolnym zawodnikiem, rozwiązuję kontrakt. I 4 miesiące jestem bez klubu. I to akurat mnie nauczyło, że nie ma sensu wybiegać w przyszłość. Skupić się na tym, co jest teraz i czerpać z tego radość. Akurat uwielbiam się zmęczyć, uwielbiam trening. I bez tego jestem chory. 3 dni bez treningu już chodzę nerwowy po domu, więc, więc co będzie za te kilka lat? Na pewno za jakiś czas, jak już trenerzy znajdzie się taki, który powie, że już powoli trzeba przejść na tą powoli, na tą drugą stronę, podejmę jakieś kursy, bo już mam kursy instruktora, czyli tam UEFA chyba to jest A. I będę dalej się kształcił, tak. Czyli już pierwsze kroki podjęte, tak? Tak, 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 już wcześniej i tym bardziej, że gromadzę sobie notatki, jeśli chodzi o treningi. Tych trenerów było i można powiedzieć, przez na szczęście przez całą tą karierę nie miałem żadnej kontuzji, więc te wszystkie okresy przygotowawcze też gdzieś mam zapisane. Doświadczyłeś tego faktycznie. Tak, dokładnie. I mniej więcej potrafię przede wszystkim słuchać swojego organizmu, co i jak potrzebuję. I będę to starał się komuś kiedyś przekazać. No i drugie pytanie tego użytkownika, czyli Łukasz Dąbrowski. Z jakim trenerem najlepiej Ci się współpracowało? Ja może zgadnę. Ryszard Tarasiewicz? Bo to był pierwszy trener, który mnie ściągnął do Śląska. Tak naprawdę najpierw cała przygoda. Tak, tak. W 2006 zostałem wypożyczony z Pogoni Szczecin, tej brazylijskiej Pogoni, do Pogoni, tutaj przyszedłem i to było pierwsze takie, można powiedzieć, kontakt z trenerem Tarasiewiczem, który później mnie jeszcze raz ściągnął. Już z Koroną Kielce, tak? Tak, tak, tak. Już pół roku wcześniej miałem być tutaj. Tak, też, ale Cię przywołali. Przywołali, bo tam zawodnik z Korony doznał kontuzji, bodajże Marcin chyba Kuś. Po jednym z meczu i zostałem cofnięty, o tak. I pół roku później, jak już Korona, można powiedzieć, się rozpadła przez tą aferę korupcyjną, co wyszło, zostałem ściągnięty ze Śląska właśnie przez trenera Tarasiewicza i można powiedzieć, to jest osoba, której można powiedzieć najwięcej zawdzięczam, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław. Tak jak mówię, ściągnęła mnie tu i pokazała, jak to wszystko funkcjonuje. Powiedziałeś, że chcesz zostać trenerem i prowadziłeś te notatki, czyli obserwowałeś bacznie pracę trenerów. Jeśli moglibyśmy się tak trochę pobawić w to, żebyś powiedział taką jedną rzecz, którą chciałbyś zabrać od każdego z trenerów dla siebie,
którą mógłbyś później wykorzystać w pracy trenera. Skupimy się może na tych trenerach, którzy byli dłużej, bo wiemy, że Grzegorz Kowalski to był jeden mecz, Paweł Baryski też był jakoś tam bardzo krótko, ale z nim współpracujesz już długo. Tak, on jest asystentem. Od 2006 akurat. No właśnie, no właśnie. Więc Ryszard Tarasiewicz, co chciałbyś od niego zabrać takiego i wykorzystać później w swojej pracy? Podejście do zawodników. Często miał takie zasady, jeżeli zawodnik w danym momencie popełni błąd na boisku, daje mu drugą, trzecią szansę i akurat takie podejście i tą charyzmę, którą przekazywał zawodnikom i taką pewność siebie. Okej. Okay. Orec Lęczyk? No zestaw ćwiczeń. Akurat i też, że często niedużo się udzielał, ale mówił dosłownie co i jak. I często dawał tym starszym zawodnikom, żebyśmy sami też na boisku decydowali o tak. Okej. Okay. No i Tadeusz Pawłowski, to był kolejny trener po Orescie Lęczyku. Bardzo pozytywny. Przepraszam, był Stanisław Lew oczywiście w Śląsku. A to już no, ja to, akurat to, nie. To nie twój trener, bo wymieniamy trenerów, którzy ciebie trenowali w Śląsku. To tym kolejnym trenerem twoim w Śląsku był Tadeusz Pawłowski. Tak? Przede wszystkim pozytywne nastawienie do życia, do treningów i jak to też dużo opowiadał, jak to funkcjonowało jak za granicą i bardzo podobne do trenera Tarasiewicza też ma takie podejścia, więc przede wszystkim te podejście też do szczegółów, jeśli chodzi o trening, żeby wszystko grać do nogi, jak to można powiedzieć, grał w Austrii, więc to wszystko ma opierać się na grę w piłkę. Okej. Okay. Romuald Szukiełowicz. Bieganie? No przygotowanie, Zakopane, to akurat... To były takie treningi, które ty lubisz? Lubiałeś tak, wtedy? Tak, całe życie na tym, można powiedzieć, karierę oparłem, czyli na przygotowaniu fizycznym. I wiem, jakie mam predyspozycje. I najlepiej gram, kiedy jestem mocno wybiegany, troszeczkę siłowni. I to wszystko musi być skomponowane i wtedy mam najlepszą formę i często to akurat pokazuję, kiedy są takie przygotowania, czy zima, czy lato, gdzie dostaniemy, można powiedzieć, jak to trener też się w dupkę, to wtedy akurat najlepiej funkcjonuje. Mariusz Rumak? Często miał schematy na boisku i bardzo często trenowaliśmy 2-3 schematy, które później dawały nam dużo punktów, o tak. Jan Urban? Hiszpańskie podejście. I wiele od niego się nauczyłem, jeśli chodzi o roli kapitana, o tym, jak podchodzić do zawodników, do tych nowych. I nawet ostatnio też był wywiad z Kibu w Przeglądzie, gdzie powiedział, co by zabrał z polskiej ligi do ligi hiszpańskiej i na odwrót. I akurat to mogę potwierdzić, że trener Urban bardzo zwracał uwagę, żeby na boisku nie krytykować swojego kolegę za błąd, a cały czas pozytywnie, bo tak naprawdę gramy w jednym zespole i często nawet jeżeli jeden popełni błąd, ale i musisz mu pomóc w takim momencie, bo za chwilę ty możesz popełnić błąd, więc to, bo piłka nożna to gra błędów i na boisku mamy być jednością, bo i często tak, koniec meczu, to już nie ma co często krytykować lub coś, można powiedzieć, kłócić się. Często robił tak, że dopiero na następny dzień robił jakąkolwiek analizę, bo podchodził na zasadzie poprzez emocje. Można czasami też zrobić komuś krzywdę, bo co innego widzisz na boisku, a co innego później pokazuje kamera. Tak, trzeba czasami włączyć to pomarańczowe światło. Tak, tak, tak. I często właśnie to też jest, można powiedzieć, kibice tylko często właśnie wylewają to swoje tuż po meczu, kiedy są te emocje. I ja zdaję sobie z tego sprawę, bo też po meczu siedzę i jestem totalnie wkurzony, tak. Wracam do domu nabuzowany i te emocje też gdzieś muszą zostać uwolnione. Na następny dzień już jest troszeczkę często inna perspektywa. Co i jak, więc to taki hiszpański spokój.
Jeżeli tego ci życzę, żebyś potrafił połączyć te wszystkie klocki, o których opowiadałeś i być może, nie wiem, podobnie jak Tadeusz Pawłowski, kiedyś legenda na boisku, teraz trener Śląska Wrocław, kto wie, jaka czeka cię przyszłość? No, mam nadzieję, o tak, ale na razie się skupiam na tym swoim liczniku, żeby osiągnąć coś z tym Śląskiem, bo tak jak mówię, nawet ten potencjał tego zespołu, który jest teraz, uważam, że to jest górna połówka tabeli i to trzeba powiedzieć wprost, bo tak jak też mówiłeś, doświadczenie, jakość też trzeba powiedzieć, bo pokazaliśmy często z tymi teoretycznie lepszymi z zeszłym roku zespołami, czy to właśnie z Lechem, z Wisłą, z Jagiellonią, że jednak potrafimy wznieść się na dobry poziom, wygrać zdecydowanie i uważam, że w tym cały czas musimy dążyć do tego, żeby każdy mecz był taki, jaki pokazaliśmy w tych najlepszych spotkaniach. Myślę, że między innymi stąd są te oczekiwania kibiców czy też dziennikarzy wobec was, bo my widzimy, kibice widzą, że faktycznie no, ta drużyna jest złożona z piłkarzy, których stać na dużo więcej niż 12 miejsce aktualnie w tabeli. My wiemy, ja wiem, też po sobie, że w niektórych meczach słabiej. Też nie mogę się przyznać do błędu na przykład z Arką, tak? Dla mnie to nie jest problem. I nie mam z tym najmniejszych żadnych, jeszcze raz powiem, problemów, że zawaliłem drugą bramkę, to akurat tą ewidentnie. I tak jak mówię, często jako zespół, my jesteśmy dobrzy jako zespół. Jeżeli cały zespół broni, atakuje, to pokazaliśmy. Kończąc pozytywnie, Śląsk znajdzie się w górnej ósemce, bo? Bo mamy do tego zawodników, mamy sztab i wszyscy jedziemy na jednym wózku. Uważam, że po tych wszystkich zawirowaniach, których wcześniej było przez te kilka lat, bo powiem tak, od 2008 do 2012 bardzo było mało zmian w zespole, a odkąd wróciłem, można powiedzieć, z Rumunii, no to tych przemian zawodników, jeśli tak można to nazwać, był ogromny. Bardzo dużo w zeszłym sezonie było na wypożyczeniu, to też jest często dziwne. Teraz, odkąd jest trener Pawłowski i Darek Sztylka jako mój były kapitan, a teraz dyrektor sportowy, wykonali naprawdę kapitalną robotę w lato, ściągając zawodników tuż przed pierwszym treningiem i podpisywali kontrakty na 2-3 lata, czyli ta stabilizacja jakaś jest. Wiadomo, że w zimie może nastąpić jakiś zakup zawodników 2-3, bo to tak na tym to polega ta ewolucja cały czas, bo co pół roku 2-3 dołożysz, w tym może jeszcze jeden jakiś młody i to powinno wszystko funkcjonować, a nie może być tak, jak było, że w zimę 7-8, w tym 4 na wypożyczenie, bo to wiem jak to jest, o tak. Więc uważam, że stać nas. Czasami musimy powiedzieć sobie gorzkie słowa i przyznać się do porażki, tak jak z Wisłą Płock, bo siedzi to jeszcze dalej z nas i to my zdajemy sobie sprawę i już ten symptom lepszej gry był w Zabrzu, bo wiele zespołów by już spadła, można powiedzieć, dołek, a my pokazaliśmy, że te zawirowania, które były i mam nadzieję, że to już jest koniec takich, jak to trener Tarasiewicz powiedział, jokerów na rundę, czyli w meczu, który jest totalny, można powiedzieć, nic nie wychodzi, nic nie chce wpaść i to był, uważam, że to taki joker i mam nadzieję, że w kolejnych będzie dużo, dużo lepiej. Ta twoja miłość ze Śląskiem, z Wrocławiem jest trudna. Ten drugi romans szczególnie, czyli twój powrót do Wrocławia jest trudny, bo tu tylko w pierwszym sezonie był dobry wynik, 4. miejsce, później 3 sezony z rzędu, obrona przed spadkiem. Miejmy nadzieję, że ten los się odwróci. Odwróci. Ja to wierzę i te przeciwności losu, można powiedzieć, też dla mnie też to też kształtuje charakter, bo to nie jest łatwo. Łatwo jest, jeżeli wszystko wychodzi, tak? Jeżeli zespół jest na topie, no to można powiedzieć, rola kapitana, no to jest przyjemna, bardzo przyjemna. Wiem, jak to było, jak zdobywaliśmy wicemistrzostwo, tak? No bo to można powiedzieć, mieliśmy zespół
samograj. Często wygrywaliśmy zdecydowanie, no to można z klatą do przodu, a teraz akurat przez te trzy sezony, te trzy ostatnie sezony były bardzo ciężkie. Trzy lata walki o utrzymanie. Nikomu tego nie życzę, bo to jest duży stres, bo wiemy, bo nie gramy tylko o swoje kariery, ale też o ludzi z klubu, bo uważam, że akurat przez te tyle lat nawiązały się takie przyjaźnie z ludźmi z akurat z tego budynku, z tego klubu, że widzę, jak oni też to przeżywają, jak przeżywają każdy mecz, każdą porażkę, szczególnie ta walka w dolnej połówce, kiedy no naprawdę te kilka meczy było słabych, tak jak za trenera Urbana pamiętam mecz z Gliwicami, gdzie już to był taki maks maksów, jeśli chodzi o dół, i nagle to wszystko zapaliło w meczu z Ruchem Chorzów, gdzie wygraliśmy 6-0 i poszliśmy później na fali. I to na pewno dużo łatwiej gra się o coś u góry, o pierwszą ósemkę, bo nawet jeżeli przegrasz, no to ta presja jest, na pewno jest dużo mniejsza, inna, tak? A tutaj inna. Praktycznie każda porażka może cię przybliżyć na dół, tak jak w zeszłym sezonie w grupie mistrzów tej spadkowej byliśmy, można powiedzieć, tak, mistrzami, o tak. Niestety, ale tak trzeba to powiedzieć i mam nadzieję, że już w tym sezonie będzie zdecydowanie lepiej. Wiemy o tym, krytyka często uzasadniona, bo to też trzeba powiedzieć, była zasłużona, my to przyjmujemy, ale my jako zawodnicy i sztab jedziemy na jednym wózku i uważam, że damy radę, bo na tym to wszystko polega, stawiać sobie cele. Na dzień dzisiejszy cel jest to wygrać mecz z Krakowią i później zagrać fajny mecz z Lechią. Uważam, że to będzie fajne kibicowsko i też na boisku, bo spotkają się dwa zespoły, które chcą grać w piłkę i tutaj dyspozycja dnia zadecyduje. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś dzisiaj do nas do programu, że otworzyłeś się na media, bo moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo. Każdy mi powiedział, że się rozgadałem, więc... Okazuje. Drodzy Państwo, moim gościem był Piotr Celeban, kapitan Śląska Wrocław, który w dowodzie osobistym chyba powinien mieć adres zameldowania Oporowska 62. 10. sezon w Śląsku, to była premiera rozmowa. I nie ostatni. Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Piotr, za wizytę. Również dziękuję.